Szczęść Boże, w 13 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Woda nie jest niczym szczególnym, a jakże ważna jest w naszym życiu. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Ten gest podania jest symboliczny, ale dotyczy uratowania czyjegoś życia. Na co dzień jest zwykłym gestem otwartości i życzliwości. W domu podanie wody niewiele nas kosztuje. Na pustyni jest podtrzymaniem życia. Nawet więcej, jest darowaniem życia na nowo. Tylko jakie to jest życie? Na czym jest oparte i do czego dąży? Jezus mówi dzisiaj, kto miłuje więcej ojca, matkę, syna, córkę, nie jest mnie godzien. Przecież to są nasi najbliżsi, którzy dali nam życie i którym dano życie. Jak dopasować do tego ten kubek wody? Życie już mamy, ale nie jest jeszcze ono nowym życiem. Dlatego też mowa o krzyżu. Ten krzyż jest tak ważny. Nowość życia nie polega na zmianie tożsamości, pracy i miejsca zamieszkania. Bo zmieniając te rzeczy, dalej możemy pozostawać starymi ludźmi, którzy, tak prawdę mówiąc, życia w sobie nie mają. Gdy dochodzimy do wniosku, że coś trzeba zmienić w swoim życiu, to pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to jakieś nawyki. Gubimy kilogramy, bierzemy się za naukę języków, zrywamy z nałogami. Często jest to zmiana w życiu duchowym, częstsze korzystanie z sakramentów i głębsza modlitwa. Tylko to dalej nie o to chodzi. Krzyż jest kluczem do zmiany. Sama myśl o krzyżu powoduje pewien taki naturalny strach i może zniechęcać do pójścia za Panem. Jeśli nie rozumiemy jego sensu, to ten strach będzie nas blokował. Święty Grzegorz Wielki wyjaśnił to tak. Możemy nieść krzyż na dwa sposoby. Albo opanowując nasze ciało poprzez umiarkowanie, albo czyniąc naszymi potrzeby bliźnich przez współczucie. Niesienie krzyża każdego dnia jest panowaniem nad własnymi namiętnościami i skłonnościami. Nie da się przyjąć Jezusa, jeżeli wpierw nie poznamy i nie przyjmiemy siebie. Nie da się być otwartym na innych, jeśli na siebie samego jesteśmy zamknięci. Mamy pokusę, żeby do Boga mówić, modlę się, chodzę do kościoła, coś dobrego działam. Więc o co ci jeszcze chodzi? Chodzi o serce. Jeśli ono pozostaje daleko od Boga, to nasze zewnętrzne gesty nie będą pokrywały się z naszą wewnętrzną postawą. Relacja z Bogiem wymaga determinacji. Wymaga wyłączności, czyli postawienia Jezusa przed wszystkimi. Tu nie chodzi o zaniedbanie czy zerwanie więzi z bliskimi, ale by zacząć kochać inaczej, tak po Bożemu. Największym rywalem, który zajmuje pierwsze miejsce przeznaczone dla Pana Boga, nie jest nikt z zewnątrz, ale to my sami jesteśmy. Nasze pragnienia i zachcianki, nasza gonitwa za przyjemnościami, one nie pozwalają iść na maksa za Bogiem. W tej drodze wiary nie ma miejsca na połowiczność. Tu jest miejsce na nasze wątpliwości i jakieś nieporozumienia, ale nie może być udawania, że wszystko jest w porządku. Albert Camus w jednej ze swoich książek napisał: wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tak, pod tym względem tak, bo każdy z nas niesie swój krzyż i nie może się go pozbyć, odrzucić, zamienić na lepszy model. Nieść krzyż to nauczyć się panować nad tym, co w nas słabe. To większe skupienie się na tym, by życie tych, co są wokół nas, uczynić bardziej przyjemnym i miłym. Święty José María Escrivá tak o tym mówił. Prawdziwe przeszkody, które cię oddzielają od Jezusa, pycha, zmysłowość, przezwyciężyć trzeba modlitwą i pokutą. A modlitwą i umartwieniem jest także troska o drugich, zapominanie o sobie. Jeśli tak żyć będziesz, zobaczysz, że większość twych przeciwności zniknie. Nawet tak mały gest, jakim jest podanie kubka wody uczniowi, czyni się, jakby podawano go mistrzowi. I właśnie dlatego także gesty serdeczności wobec sług mistrza zostaną wynagrodzone przez Boga. W Ewangelii tej jest mowa o działaniu, o konkretnych czynach. Jezus przypomina, że wiara to przede wszystkim postawa życiowa, a nie zestaw poglądów czy twierdzeń. Rozważania o tym, jak boskość i człowieczeństwo złączone są w Jezusie, nie prowadzą do zbawienia. Ale ten banalny kubek wody, podany z miłością, jest o wiele pewniejszym krokiem ku zbawieniu. Nie fantazjujmy więc, co byśmy mogli zrobić, jak działać, ale po prostu to zróbmy. Bo potrzebujemy czynu miłości. Do zobaczenia z Panem Bogiem.